Stołecznia i organa MSW bali się ideologii Piłsudskiego i antyrosyjskości. I myśmy o tym wiedzieli. Nasza wiedza o tym, o mechanizmach, jak działa SB, WSI i inne rzeczy, była dużo większa niż wasza, żeby wam pomóc, bo cel był wspólny, niepodległość Polski. Ale przecież pan wie, że musiałem się maskować, musiałem być czerwonym i superkomunistą, żeby przewozić materiały na Litwę. Niech pan nie myśli, że pan miał tylko monopol na patriotyzm. Nie kuchaj. Chaj już mniejszy! Zająłem się nogami, na głowę za późno. Chaj już mniejszy. Tak, badaż ja z dziku martwickim grał. To jest jak moja rodzina, rozumiesz? No nie można go znienawidzić, nie można. Ale po prostu... Ale zabić się mało. Zabić się mało. Maxa, no. Wow! Od 22 lat. Nie, zabić się mało. Nie, nie. I to już jest... No ja. Coraz bardziej mnie wkurza, muszę ci... Muszę przyznać. Nigdy nie zarobiłem... Syn ma 20 lat. Nie zarobiłem oficjalnie. 21 dokładnie. Po prostu jego należałoby, wiesz, gdzieś wysyłać na jakąś terapię, poważną, żeby się zajął sobą, żeby po prostu, nie, taka terapia, żeby go nauczyli samodzielnego życia, wiesz, żeby on po prostu nie potrzebował takiego silnego wsparcia, bo on po prostu od ludzi potrzebuje wsparcia. Nie daję sobie sam rady. No tak, no ale przyjaciele w końcu, jak to tam śpiewałem, po to są. To owe dzieci są rodzicami dla dzieci, którzy są rodzicami i tak dalej. Znów pęka. Dobranoc, do widzenia. Będziemy śpiewać. Co będziemy śpiewać? Będziemy wyć. Poczekaj. Tutaj jest Piotrek Szota. On będzie tutaj koordynował. Tak? Po prostu. Dobry wieczór Państwu. Człowiek ma prawo żyć. Gdzie chce. Na powierzchni ziemi swej. Człowiek ma prawo swoją drogą przez życie iść. Człowiek ma prawo malować i rzeźbić co i jak chce. Człowiek ma prawo umrzeć kiedy i jak chce. Takie miejsce, które, w którym no, przez większość dnia nie ma ludzi. I takie miejsca mi się podobają. To jest ta roślina, którą się zajmowałem. Gnidosz sudecki, którą się zajmowałem i zajmuję. I zrobiłem doktorat z niej. I zastanawiałem się, jak ona tutaj może rosnąć. Dlaczego akurat w takich warunkach, a nie w innych. Jakie ma szanse w ogóle na zachowanie, bo ona występuje naprawdę w bardzo niewielkiej ilości, aczkolwiek to jest najbogatsza populacja w całych Karkonoszach. To w ogóle jest relikt polodowcowy. Under my skin. Is
panu serdecznie dziękujemy za przepiękny występ, czekając na zespół, który za chwilę wystąpi. So we want to thank you once more very heartily for your performance. We feel you are a genuine entertainer. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Dziękuję. My pleasure. Thank you. Drugi bracie. Kolego z naszego zespołu. Przyjechaliśmy jako część. Jasne. Żadnych części. No jako część, no jak widzisz, jesteśmy po prostu mocno, że tak powiem, pokiereszowani. Bez doktora. Bez doktora, bez orzela, tak, bez tak. Bartka. Tak. Różne rzeczy się dzieją. Ale mimo wszystko zaśpiewamy ci Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. To tak, żeby było... Pod zespół. Żeby ci się przypomniało, co robiłeś. Te klawisze są twoimi klawiszami. Przynajmniej przez najbliższy czas. Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betseda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mi nie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.